Przychodzimy do schroniska, żeby adoptować psa i najczęściej zanim podejmiemy decyzję, to chcemy poznać kilka zwierzaków. Więc na taką wizytę dobrze jest przygotować się w ten sposób, że bierzemy ze sobą saszetkę i smakołyki. Po to, żeby szybciej nawiązać kontakt z ewentualnym psem, którego byśmy chcieli adoptować, żeby go troszeczkę oswoić. Zawsze dobrze jest zaczynać od dobrego doświadczenia dla psa. Jeśli chodzi o smakołyki, to polecam żadne takie wyrafinowane smaczki psie. Raczej lepiej sprawdzi się zwyczajna kiełbasa bądź parówki. Ponieważ te psy nie są przyzwyczajone do jedzenia frykasów, więc one chętnie jedzą coś, co intensywnie pachnie. W schronisku na Paluchu jest możliwość poznania psa poza schroniskiem. Tak. Można poprosić wolontariusza, żeby... I tu Ania. Tak, żeby wyprowadził. Spodoba nam się jakiś piesek, prosimy wolontariusza, ewentualnie opiekuna, ale zawsze lepiej wolontariusza, ma więcej czasu, żeby to przejście z nami na spacer i jakby, żeby osoba adoptująca mogła poznać zachowanie psa, reakcję i tak dalej. Chociaż tak w skrócie wielkim. Więc bierzemy psa, wyprowadzamy, jesteśmy poza terenem już, gdzie mamy trochę spokoju. No i właśnie jak witać się z takim nowo poznanym psem, który zawsze, zazwyczaj jest zaoferowany tym, że wyszedł w ogóle na spacer i tysiąc innych ciekawych rzeczy ma naokoło, no ale już dajmy na to, jest skoncentrowany, wyciszony i możemy teraz się poznawać z nim. Pierwsza rzecz, bardzo ważna, nie podchodzimy do psa na wprost, czyli nie robimy czegoś takiego jak teraz, ponieważ jak widzicie, ten pies cofa się albo wręcz siada, chcąc mnie uspokoić, on się przestraszył mojej takiej aktywnej postawy, ponieważ w języku psim podchodzenie na wprost to jest groźba, a my nie chcemy tego psa straszyć. Lepiej jest stanąć do pieska bokiem i poprosić wolontariusza, żeby podszedł psem do nas. Dajemy psu do obwąchania dłoń, najlepiej wierzchem dłoni w stronę psa. Tak jak to teraz robimy z Jokerem. Jeżeli widzimy, że pies czuje się dobrze, ogon jest w pozycji neutralnej, bądź wręcz pies wykazuje oznaki zainteresowania, możemy go poczęstować smakołykiem i zawołać po imieniu. Joker! Nie wykonujemy żadnych nagłych, raptownych ruchów, żeby psa nie wystraszyć. Jeśli jest wszystko w porządku, możemy sami poczęstować psa smakołykiem. Bardzo często osoby, które przychodzą do schroniska, zanim adoptują psa, starają się tego psa też podotykać, popieścić, zobaczyć, jaka jest reakcja psa na dotyk. I tutaj bardzo ważna rada. Pierwsza rzecz, nie przekładamy ręki nad psem i nie klepiemy go po głowie. Psy tego bardzo nie lubią i nie czują się wtedy bezpiecznie. Najlepszym sposobem na zapoznanie się z psem jest ukucnięcie przy nim bokiem do niego i głaskanie go po tym boku, bądź po klatce piersiowej, tak jak ja to robię teraz. Można przy tym oczywiście poczęstować psa smaczkiem, żeby ten dotyk człowieka dobrze mu się kojarzył. Na co należy zwrócić uwagę? Na uszy psa. Zobaczcie, ten pies nie zna mnie dobrze, więc jego uszy są cofnięte do tyłu. On się nie czuje pewnie, aczkolwiek nie jest bardzo wystraszony, ponieważ jego ogon cały czas jest w pozycji neutralnej. Wolontariusza prosimy zawsze, żeby pies był na luźnej smyczy, ponieważ tak, zmniejsza to napięcie psa. Joker bardzo lubi smaczki, jest dosyć chudy, więc dlatego sięga do mojej kieszeni bez żadnego problemu. Także to, co warto zapamiętać, jeśli obniżymy postawę ciała, ukucniemy przy psie, pies się czuje lepiej, bardziej pewnie. Jeśli chcemy psa pogłaskać, głaszczemy go po tym boku, który jest bliżej nas, najlepiej wierzchem dłoni. Staramy się nie pochylać nad psem, tylko raczej pochylać się w innym kierunku, bądź, tak jak powiedziałam, kucać, tak jak to robię teraz. To powoduje, że pies czuje się pewniej, jest bardziej zrelaksowany w tej sytuacji i czuje się po prostu bezpiecznie. Tak, myślę, że takim błędem podstawowym to jest właśnie od razu przytulanie, głaskanie i jeszcze jak jest większa ilość osób, rodzina z dziećmi, od razu jakby naskoczenie na tego psa z miłości, aczkolwiek no, powoduje w psie duży stres, tak? I on nie wie, jak się zachować wtedy. Dobrze. Jeśli mamy psa, tak jak w tej chwili Joker już widzi, że moja osoba jest bardzo przyjemna i smaczna, możemy zacząć karmić go w takiej pozycji neutralnej, po prostu na wprost, aczkolwiek nadal nie doradzam nachylania się nad nim, ponieważ jak się no on akurat mnie się już nie boi, aczkolwiek wiele psów w takiej sytuacji, gdy obca osoba się nad nim nachyla, może zareagować wręcz agresywnie. I tego nie wiemy, to jest pies w schronisku, nikt go nie zna aż tak dobrze, żeby przewidzieć jego reakcję w 100%, więc lepiej unikać takich manewrów.
wystąpić po adopcji, to pierwsza rzecz, trzeba pamiętać o tym, że dla psa zmiana środowiska to jest duży stres. W związku z tym, to co się może pojawić, to na przykład problemy gastryczne. Bardzo dużo psów po adopcji przez pierwsze mniej więcej tydzień do dwóch tygodni ma po prostu rozwolnienie. Dlatego delikatna dieta, częste spacery, żeby dać psu możliwość się załatwić. Stąd ja też zawsze mówię właścicielom, którzy się przygotowują do adopcji, żeby wziąć sobie parę dni wolnego, żeby ten pies nie trafił do nowego domu, tak jak mój, że przeadaptowaliśmy go w sobotę, a w poniedziałek został na 8 godzin sam, bo dla psa to jest duży stres i pies nie wie po prostu, czy ci ludzie wrócą, czy nie wrócą, czy on będzie mógł wyjść, żeby się załatwić, tak. Czy co się z tym wszystkim stanie. Trzeba liczyć się z tym, że niektóre psy no w schronisku oduczyły się tego, że się nie załatwia w domu i mogą na przykład załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne w mieszkaniu. Natomiast większość z nich bardzo szybko się orientuje, że to nie jest dobry sposób na załatwianie się. Natomiast jak można psu pomóc w takiej sytuacji? Pierwsza rzecz, trzeba zapewnić mu regularne posiłki, czyli karmimy o stałych porach, najlepiej zaraz po adopcji, żeby to były 3 albo 4 posiłki w ciągu dnia, żeby to były małe porcje, żeby ten pies po prostu się tak nie napychał. Nie? I jednocześnie, żeby też się uczył tego, że w tym miejscu jedzenie jest dostępne, że to nie jest tak jak w schronisku, że nie wiadomo. Tak, że raz dziennie dokładnie. Tak. Więc stałe pory posiłków i tutaj naprawdę trzeba tego pilnować co do niemalże minuty, bo taki regularny tryb życia ułatwia psu właśnie jakby to wyregulowanie organizmu, tak? Po jedzeniu, mniej więcej godzinę po jedzeniu należałoby wyjść na spacer i wtedy prawdopodobnie pies się załatwi. Jeżeli ma rozwolnienie, być może będzie trzeba wychodzić z nim częściej. Jeśli natomiast zdarzy mu się wypadek, nie wiem, posika się w domu, czy zrobi nawet kupę, najważniejsze jest to, żeby wokół tego wydarzenia nie robić wielkiego halo. Dlatego, że wiele osób na przykład ma tendencję do tego, żeby karcić psa w tej sytuacji, albo nawet jeśli już go nie karcą, to po prostu zaczynają wyciągać te wszystkie tam mopy, nie mopy, tutaj szmaty, tam gdzieś jakiś papier, tak. Żeby to pozbierać, nie wiadomo co. I robi się wokół tego taki szum. Oj Boże, taki szum, że ojej. Jakbyśmy mogły powiedzieć, na przykład mamy kota w domu i wprowadzamy psa, który gdzieś no teoretycznie zakładamy, że nie jest agresywny. I jak to zrobić, tak? Po kolei, jak zobaczyć? Znaczy z kotem to jest tak, że bardzo często jest tak, że pies goni kota głównie z tego powodu, że kot ucieka. No bo w tym momencie w psie budzi się instynkt łowiecki, jak on widzi, że kot ucieka, no to on go goni, tak? Więc dobrze by było, żeby zapoznanie z kotem nastąpiło w takiej sytuacji, żeby kot nie mógł uciekać. Ale jednocześnie ale żeby być bezpieczny. Więc bardzo dobrą metodą jest wsadzenie psa po prostu do klatki, do transportera, kota do klatki. Do transportera i po prostu pozwalamy psu podejść do tego transportera i go obwąchać, tak? I nagradzamy psa za spokój w tej sytuacji. Jeśli on tam nie próbuje tego kontenera pogryźć, nie wiem, nie macha łapami, nie zachowuje się w sposób taki wykazujący jakby podekscytowanie obecnością samego kota, to nagradzamy go za spokój w obecności kota. Tak? Dalej, zapewniamy kotu bezpieczeństwo w domu, czyli tak, podnosimy miski wyżej, nie miski na podłodze, tylko w zasięgu kota, ale nie w zasięgu psa. I zapewniamy kotu bezpieczne miejsce, w którym może się schować przed psem. Na przykład robimy, nie wiem, dziurę w drzwiach, żeby mógł wejść do łazienki, tak? Ale żeby tą dziurę pies się nie zmieści i po prostu przez nią nie przejdzie. Chodzi o to, żeby kot mógł się schować w razie czego, tak? No i generalnie oswajamy psa z kotem na tej zasadzie, że najpierw kot jest w kontenerku, jak jest wszystko w porządku, po jakimś i widzimy, że pies jest zupełnie wyluzowany i spokojny, wypuszczamy kota luzem. Kontrolujemy psa oczywiście, no bo wiadomo, że w starciu z kotem, no różnie to bywa, ale no, częściej jest jednak tak, że kot jest bardziej poszkodowany, bo pies jest zazwyczaj większy. Chociaż one też potrafią psa nieźle uszkodzić, nie? Bo na przykład drapną w oko i jest dramat. No ale tym niemniej kontrolujemy psa na przykład na smyczy, pozwalamy mu tego kota obwąchać. Jeśli jest wszystko w porządku, oczywiście cały czas psa nagradzamy za to, że jest spokojny w obecności kota. No i po jakimś czasie zwykle jest tak, że one po prostu zaczynają koegzystować całkiem nieźle, albo po jakimś czasie zdarzają się też takie historie, że pies po prostu śpi razem z kotem na jednym posłanku, jest wszystko w porządku. Natomiast kluczem do tego wszystkiego jest to, żeby pies miał pozytywne skojarzenie z kotem, tak? Czyli pojawia się kot w transporterze i pojawiają się smaczki w naszym ręku.
Dobrze, to jeszcze jak zaczęłyśmy mówić o spacerach, tam o częstotliwości, że na początku szczególnie trzeba zwracać uwagę i częściej wychodzić, jak byś polecała ludziom? To są 3-4 spacery, czy to też zależy od wielkości, na pewno od temperamentu, ale tak pokrótce, jakbyśmy mogli powiedzieć, z jaką ilością spacerów człowiek powinien się liczyć, jak zakładać, czy ma na to czas też, tak, bo to też jest ważne, żeby pies był zrelaksowany w domu, wybiegany, gdzieś ta energia. No i żeby nie przesadzić w żadną stronę. Żeby nie przesadzić, tak, dokładnie. Balans to jest jakby podstawa wszystkiego. Więc tak tutaj, jest. To, co mogłabym doradzić, to jest to, żeby pamiętać o tym, że pies jest przedstawicielem gatunku drapieżnego. A co za tym idzie, ma określone zwyczaje związane z tym, że jest drapieżnikiem. Drapieżniki bardzo dużo śpią. To znaczy, no lwy szczególnie, długo, ale to są koty. Natomiast pies i psowate powinny spać około 18 godzin na dobę. Czyli pozostałe 6 godzin powinniśmy my zagospodarować psów w jakiś sposób na różnego rodzaju aktywności. Przeciętny pies powinien mieć przynajmniej 3 spacery w ciągu doby, w normalnym okresie. W okresie adaptacji polecałabym, żeby tych spacerów było więcej. Tak jak mówiłam, karmimy psa wtedy częściej, na przykład 4 razy dziennie. No i robimy wtedy spacer po każdym posiłku, tak? Czyli przynajmniej 4 spacery. Jeśli pies ma problem z zachowaniem czystości w domu, to częściej. Wtedy, jeśli naprawdę jest problem, po tygodniu to nie mija, to polecam spacery co 2 godziny. Również w nocy. Znaczy w nocy te przerwy mogą być dłuższe. Ale rzeczywiście te spacery są wtedy naprawdę bardzo częste, tak? Natomiast przeciętny pies, tak jak powiedziałam, powinien mieć przynajmniej 3 spacery w ciągu dnia. A jak to czasowo? Generalnie 2 spacery mogą być krótsze, do pół godziny. Jeden powinien być dłuższy, w zależności od wielkości psa i rasy, około godziny, tak? To, co jest ważne, nie wszystkie spacery muszą być intensywne, w sensie nie chodzi o to, żeby pies za każdym razem biegał, no bo jakby kuzyn bliski psa wilk też nie biega przez całe swoje życie, tylko zwykle głównie śpi i biega, kiedy poluje, a poluje raz na tydzień. Więc jakby to nie jest tak, że pies musi się nie wiadomo jak zmęczyć. Natomiast ważne jest to, żeby zachować taką równowagę, jeśli chodzi o stymulację, tak? Czyli trochę się z psem bawimy, trochę z psem chodzimy na spacer i trochę też z nim pracujemy. Bo pies, który jest pozytywnie zmęczony, czyli na przykład każemy mu robić jakieś sztuczki albo uczymy go różnych komend, pies, który jest w ten sposób zmęczony, jest po prostu spokojniejszy. Dobrze, to mówimy o sytuacji, kiedy pies trafia do mieszkania, kiedy mamy dom z ogrodem, nie wiem, gospodarstwo kiedy ogrodzone mamy i możemy. Dom z ogrodem. To jak to wygląda? Nie powinniśmy oczywiście odmawiać psu spaceru, nawet jeśli mają do dyspozycji, nie wiem, 10-hektarowe podwórko, bo mimo wszystko jest to ogrodzony teren, a powiedzmy przy 10 hektarach, to może już ta potrzeba eksploracji byłaby jakoś tam zaspokojona, ale rzadko kto ma aż tak duże podwórko. Jeśli mamy podwórko rzędu, nie wiem, 1000 metrów, tak? No to oczywiście może być tak, że wychodzimy z psem raz dziennie na podwórko, żeby tam pobiegał, pobawił się piłką. To jest fajne u psów adoptowanych, bo na podwórku nie muszą być na smyczy, tak? Jest to świetne miejsce do ćwiczenia przywołania, ale osobiście też z dbałości o ogródek doradzam to, żeby pies jednak uczył się tego, że załatwia swoje potrzeby fizjologiczne poza ogródkiem. To jest wygodne, bo wtedy nie niszczy nam trawnika, nie trzeba tutaj jakoś strasznie sprzątać, tak? A z drugiej strony, za pomocą spaceru, nawet takiego w celu załatwienia się, zaspokajamy potrzebę eksploracji. Pies potrzebuje węszyć, to jest strasznie ważne. Jeżeli jest tak, że mamy psa adoptowanego, to damy mu się wybiegać na podwórku, natomiast potrzebę eksploracji na smyczy zaspokoimy poza podwórkiem. I to jest bardzo ważne. I generalnie pies, który wychodzi na spacery, sprawia znacząco mniej problemów. Również te psy, które jakby mieszkają w domach, tak? Nie w mieszkaniach. Jeśli chodzi o młodego psa, te potrzeby spacerowe są jakby większe i trzeba pamiętać o tym, że wtedy, jeśli mamy dom z ogródkiem i chcemy, żeby pies mieszkał na przykład na zewnątrz, tak? No to trzeba z nim wychodzić najlepiej 3 razy dziennie na dłuższy spacer, żeby jakby ograniczyć tą jego ciekawość w stosunku do świata na zewnątrz. Tak. No a poza tym taki spacer jest też męczący dla psa, tak? Bo on się nawącha, mózg pracuje i po prostu pies potem nie ma chęci już nigdzie uciekać, bo jest po prostu tak pozytywnie zmęczony, tak?
No a poza tym wtedy kontakt z człowiekiem, tak? Na spacerze. Oczywiście. Ma zabezpieczony w jakiś sposób. Zdecydowanie. I dla psa adoptowanego kontakt z człowiekiem jest bardzo ważny, ponieważ on tego nie miał w schronisku, więc naprawdę dobre relacje z domownikami to jest sposób na zapobieganie agresji w domu, tak? Ale również agresji wobec obcych, tak? Trzeba pamiętać o tym, że po prostu, no, pies musi mieć kontakt z ludźmi, żeby wiedział, jak się zachować, tak? No i my też powinniśmy go uczyć od samego początku, jak się ma zachować, tak? Czyli na przykład grzeczne witanie się... No, to jest tak zwane wymuszanie. Nie ma opcji. Dobrze. Także spacery mają jakby tutaj podwójne znaczenie. Eksploracja, potrzeba ruchu, potrójne nawet i kontakt z człowiekiem. Jeżeli pies wykazuje jakieś zachowania agresywne, czy to do domowników, czy do obcych osób, najlepiej jest w danym momencie nie eskalować tej agresji, czyli jej nie wzmacniać poprzez chwalenie bądź karcenie psa, czy też nagrodę taką, że po prostu poświęcamy mu uwagę. Natomiast należy wtedy zwrócić się po pomoc do specjalisty, ponieważ przypadków, kiedy pies przejawia zachowania agresywne, może być bardzo dużo. I powodów, jakby w tak? filmie powodów. Dokładnie, jakby w takim programie trudno jest je wszystkie omówić. Przypadki mogą być różne. Także odradzam karcenie psa w przypadku, kiedy na nas warczy, ponieważ warczenie to jest w psim języku ostrzeżenie. Tak jakbyśmy my, ludzie, mówili: uważaj, robisz coś, co mnie boli, co mnie przeraża, co powoduje mój dyskomfort, tak? I oczywiście jest tak, że każdemu klientowi powiem, w takiej sytuacji lepiej ustąpić, w tym sensie, że nie wiem, jeśli pies broni kości, zostawić mu tą kość, natomiast później, jak już ta sytuacja minie, po prostu przepracować tą sytuację, tak? Czyli nauczyć psa, że moja obecność przy kości jest w porządku. Pozytywna. Jest pozytywna. Może się zdarzyć taka sytuacja, że pies adoptowany w tym okresie adaptacji, te pierwsze dwa tygodnie, zachowuje się bardzo potulnie, tak? Czyli generalnie, no na przykład mój pies to w ogóle przez pierwsze dwa miesiące ani razu nie szczeknął, a teraz sobie odrabia. I szczeka po prostu z radości, szczeka ze złości, szczeka zawsze. Także przez te dwa tygodnie pies może się zachowywać dziwnie, ale zdarza się, że pies adoptowany po jakimś czasie, jak już się troszeczkę zadomowi, zaczyna na przykład albo wymuszać na domownikach różne rzeczy zachowaniami agresywnymi, czyli na przykład strasząc domowników zębami. Warczeniem. Czy wręcz nawet taki strzał zębami. To czasami ludzie mówią, że o, udało mi się uniknąć ugryzienia, a to nie jest tak, bo pies jakby chciał ugryźć, to by ugryzł, więc jak straszy zębami, to znaczy, że chciał postraszyć, tak? Jakby, tutaj nie należy mieć wątpliwości, natomiast generalnie rzecz biorąc, może się zdarzyć, że w tym okresie tych dwóch tygodni mogą się pojawić tego typu zachowania. No i teraz, jeżeli agresja ma miejsce w domu wobec domowników, to najważniejszą rzeczą jest to, żeby po pierwsze nie panikować, tak? Czyli żeby nie prowokować tego psa do dalszego, jakby pokazywania tych zachowań agresywnych, ale też nie należy się z psem konfrontować, tak? Czyli nie może być tak, że pies nas atakuje, a my mu tam w łeb, żeby po prostu pokazać, że nie będziesz mnie po dziadu gryzł, tak? No bo jeżeli tak zrobimy, może się okazać, że pies jest silniejszy. Że pies niestety jest silniejszy, no i nam zrobi krzywdę. Natomiast generalnie rzecz biorąc, każdy przypadek zachowań agresywnych, kiedy pies straszy zębami, znaczy bo kiedy warczy, no to jest jakby inna sytuacja, tak? Ale jeżeli dochodzi do tego, że do takiej eskalacji agresji, że pies zaczyna nas straszyć zębami, każdy taki przypadek radziłabym skonsultować po prostu ze specjalistą, albo z behawiorystą, albo z dobrym trenerem, który po prostu pomoże nam ocenić sytuację, przeanalizować, co było przyczyną, co sprowokowało tego psa. No i też jakby nauczyć psa innego sposobu reagowania w danej sytuacji, tak? No bo może być tak, że nie wiem, na przykład pies zaczął na nas warczyć, bo się zbliżyliśmy do jego kości, która leży, tak? No to jest inna sytuacja niż wtedy, kiedy pies zaczyna na nas warczyć, bo żeśmy do niego podeszli tak po prostu, tak? Więc inne jakby są środki też potem zaradcze. Natomiast to, co na pewno trzeba pamiętać o tym, nie należy karcić psa, kiedy na nas warczy. Dobrą radą, którą można dać właścicielowi adoptowanego psa, to jest to, żeby psa przyzwyczaić do klatki.
Po pierwsze, klatka dla psa w domu może być takim azylem, gdzie, no, jakby to powiedzieć, człowiek się nie zmieści, tak. Więc na pewno nie będzie psu przeszkadzał. Ale druga rzecz jest taka, tak jak mówiłam o tym, że mój pies sobie wybrał takie miejsce za kanapą, między ścianą a kanapą, miejsce, gdzie on bardzo lubi spać i bardzo fajnie się tam czuje. To wynika z tego, że po prostu w psach, psy kiedyś mieszkały w norach po prostu. I dzikie psy do tej pory żyją w takich miejscach. I dla psa klatka to jest takie miejsce, gdzie on się może poczuć bezpiecznie i może wyluzować. Dodatkowo zaletą treningu klatkowego jest to, że klatkę możemy zabrać ze sobą, na przykład w podróż. Mhm. I kiedy zatrzymujemy się w hotelu i nie wiem, na przykład właściciel ma wątpliwości, czy ten nasz pies, nie wiem, nie nabrudzi, nie naniszczy i tak dalej, no to my zawsze możemy powiedzieć, mam ze sobą klatkę, mój pies śpi w tej klatce i na pewno nie zniszczy, tak. Nie wiem, łóżka, dywanu i tak dalej, w miejscu, w którym się znaleźliśmy, tak? Gdyby się zdarzyła na przykład podróż samolotem z dużym psem takim jak Joker, on może podróżować tylko w luku bagażowym i tam musi być w klatce, nie da się go tak po prostu zapakować, tak? Tak. Więc jakby tutaj zalety przyzwyczajenia psa do klatki są jakby z punktu widzenia życia psa no niezaprzeczalne, ale też jest dużo zalet jakby dla nas, tak? Pierwsza rzecz, jeśli pies ma tendencję do tego, żeby niszczyć przedmioty w domu, jak zostaje sam. No to klatka zapewnia to, że on nie zniszczy naszych rzeczy, ale też zabezpiecza psa przed tym, żeby sobie nie zrobił krzywdy. Mój pies, który ma lęk separacyjny, on mi kiedyś wyciągnął ze ściany kabel elektryczny. W związku z tym, jakby dla niego zamknięcie w klatce to jest zapewnienie mu bezpieczeństwa po prostu, bo gdyby ten kabel był pod napięciem, to już bym nie miała tego psa, prawda? Akurat miał szczęście, że tak nie było. Zdarza się, i tu też trzeba o tym powiedzieć, że pies po schronisku ma problemy z zachowaniem czystości w domu. I klatka jest doskonałym narzędziem do tego, żeby psa z powrotem nauczyć tego, że się nie załatwia w mieszkaniu, ponieważ pies, no bardzo trudno jest jakby wyrugować u psa taką zasadę, że pies nie załatwia się tam, gdzie śpi. Więc jeżeli jest zamknięty w klatce, to on się tam na pewno nie załatwi, natomiast my z kolei, otwierając klatkę, mamy pełną kontrolę nad tym, kiedy z nim wyjdziemy, tak? Czyli na przykład, jeśli psa zostawiliśmy w domu, zamkniętego w klatce, wracamy, możemy się przygotować do spaceru i klatkę otworzyć wtedy, kiedy już jesteśmy gotowi do wyjścia, tak? I mamy wtedy pewność, że pies nam się nie załatwi w mieszkaniu, tylko zrobi to tam, gdzie powinien, na zewnątrz, tak? No i tak jak już mówiłam, dla psa klatka to jest azyl, to jest bezpieczne miejsce. Pies nie musi wtedy pilnować całego wielkiego mieszkania, tak? Tylko ma swoje miejsce, gdzie czuje się bezpiecznie. Dodatkowo wiele klatek teraz jest takich plastikowych po prostu, gdzie też pies ma jakoś ograniczony troszeczkę widok na całe mieszkanie, więc jakby no, mniej ma do pilnowania, mniej bodźców do niego dociera, może spokojniej się wyspać, no i same zalety. Same zalety, czyli tak nie musimy się czuć winni, że zostawiamy psa w małej, no dla nas małej klatce i wychodzimy na 8 godzin do pracy, tak? Natomiast to też jest tak, że psy ze schroniska bardzo często w ogóle lubią klatki. Tak, bo są przyzwyczajone. Natomiast trening klatkowy powinien polegać na tym, że pozwalamy psu swobodnie wchodzić do klatki i z niej wychodzić na początku. W klatce spotykają go same dobre rzeczy. Czyli nagradzamy, tak? Jeśli chcemy dać mu kość, to dajemy ją w klatce. Jeśli chcemy dać mu jeść, to dajemy jedzenie w klatce. Jeśli dostaje nową zabawkę, to ona trafia najpierw do klatki. I wszystko, co fajne, zdarza się w klatce, nie? Jak już pies swobodnie do tej klatki wchodzi, możemy zacząć przymykać drzwiczki, dając mu jakiś fajny kąsek. Ważne jest to, żeby wrócić, zanim się zaniepokoi, tak? Czyli wrócić i otworzyć, nie? Żeby on się tam po prostu przyzwyczaił, że tam jest bezpiecznie i dobrze. No i to, co w sumie już dotknęłyśmy tematu, jakie problemy mogą być z adoptowanym psem i dlaczego mimo to warto brać te psy? Adoptować psa. Taki bardzo częsty problem, pierwsza rzecz, która zdarza się bardzo wielu psom, to są problemy jelitowo-gastryczne po adopcji. No tak. Dla psa zmiana środowiska to jest duży stres. To tak jak przeprowadzka dla nas, tylko jeszcze gorzej, dlatego że pies w schronisku miał jakiś określony swój świat, tak. Spotykał określone psy, określonych ludzi, był w jakiejś tam sytuacji, a nagle wszystko mu się zmienia. Trafia do nowego mieszkania, z jego punktu widzenia to jest jakaś zamknięta przestrzeń, z której nie wiadomo, czy będzie można wyjść,
nie wiadomo, co go tam spotka. Nowa rodzina, sami obcy ludzie. Nie wiadomo, czy będą fajni, czy nie fajni, a może będą bić, tak? Więc to jest bardzo duży stres. Stąd bardzo wiele psów po adopcji ma problemy gastryczne, mają rozwolnienia. No bardzo często też się zdarza, że ze stresu posikują w mieszkaniu. Mhm. I trzeba... Często dyszą, co też jest oznaką stresu. Też jest oznaką stresu, oczywiście. Bardzo często też jest tak, że nie odstępują właścicieli na krok. Czyli po prostu chodzą jak cień. Nie? My do łazienki, on do łazienki. I czy to powinniśmy z jakimś po jakimś czasie likwidować, czy od razu nie pozwalać? Jak to jest? Czy pozwoliliśmy jeśli chodzić ze sobą? O to chodzenie, to należy to ignorować i nagradzać psa też wtedy, kiedy na przykład zostanie. Czyli jeśli jest taka sytuacja, że mamy psa, który za nami chodzi, ale na chwilę zostanie w pokoju, jak my wyszliśmy, to jak wracamy, to go nagradzamy, żeby on wiedział, że aha, dobrze zrobiłeś, tak? Że to ci się opłaca. Natomiast jak za nami chodzi, to go ignorujemy, tak? Czyli nie wzmacniamy tego zachowania. Nie wiem, że na przykład wchodzimy do łazienki, pies wchodzi za nami, a my go zaczynamy głaskać, tak? No bo on tym bardziej będzie to za nami powtarzał chodzi. I będzie dalej za nami chodzić. Dlatego też osoby, które adoptują psy, zastanawiają się, czy dla psa lepszy jest kojec, czy lepszy jest łańcuch. No to też ważne. Więc oczywiście jest tak, że no ja osobiście polecam kojec, bo łańcuch ogranicza możliwość ruchu psa. Jeśli jest za ciężki, to wręcz może uszkodzić mu kręgi szyjne, jest po prostu niezdrowy. Bardzo ogranicza możliwości poruszania się, więc też zmusza psa do tego, żeby załatwiał się w tym miejscu, gdzie mieszka, co jest bardzo niedobre z punktu widzenia psa, bo on już w gnieździe jest przyzwyczajony do tego, że tam, gdzie się śpi, to się nie sika. Tak, więc na łańcuchu no to jest dramat. Kojec daje większą jakby swobodę ruchów, nie ogranicza go też tutaj, prawda, przy szyi, nie robi żadnych tam tego typu problemów. Natomiast jakby tutaj w obu przypadkach najważniejsza rzecz jest taka, żeby pies miał możliwość zaspokojenia potrzeby ruchu. Tak? Czyli jeśli trzymamy psa nawet w dużym kojcu, to i tak powinniśmy go wyjmować na bieganie, tak? Nie wyjmować na spacer, żeby on mógł się załatwić poza tym kojcem i zaspokoić potrzebę eksploracji. Też jest tak, że część osób przypina psy na łańcuch ze względu na to, że one uciekają na przykład z podwórka, tak? No ale najczęściej przyczyny tych ucieczek najczęstsze są dwie. Jedna jest taka, że jest to niekastrowany samiec i w odległości do 4 km pojawia się suka, która ma cieczkę i pies po prostu wtedy wiedziony instynktem ucieka, szuka po prostu drogi do suki i to jest naturalne, tak? Przy takim zagęszczeniu, jak mamy w Polsce, jeśli chodzi o zagęszczenie ludności, no to zawsze się znajdzie jakaś suka w cieczce w odległości do 4 km, naprawdę. Także tutaj jakby kastracja jest jednym ze sposobów, żeby zapobiegać włóczęgostwu po prostu. I powiedzmy, że pies wcale nie jest ospały, bo to też jakby taki gdzieś pokutuje mit, tak? Że pies jest ospały, mniej stróżuje i tak dalej, także to naprawdę są takie... Znaczy jeśli chodzi o tą sukę w cieczce? Nie, to tak nie. Pies po kastracji, tak? Że później się staje ospały, że później nie stróżuje, jest leniwy i tak dalej. Gdzieś pokutują jakieś... Nie, leniwa to tylko robi się metabolizm. Leniwy się robi. Tak, to trzeba uważać. Psy mogą przytyć. To jest jakby jedyny skutek uboczny związany z lenistwem, tak bym to ujęła, jeśli chodzi o kastrację. Natomiast jeszcze a propos tych ucieczek, drugą przyczyną, dla których psy uciekają z podwórek, to jest to, że nie mają zaspokojonej potrzeby eksploracji. I teraz, jeśli adoptujemy psa, który jest młodziutki, ma na przykład rok, to on potrzebuje bardzo dużo spaceru, tak? On potrzebuje chodzić, węszyć, bo to jest dla niego po prostu, no, psy postrzegają świat nosem, tak? To jest tak jak dla nas oglądanie obrazów, tak? Więc z takim młodym psem trzeba po prostu wychodzić z tego podwórka 3 razy dziennie, na długi spacer, nawet każdy niech by trwał do godziny, tak?